Witam w nowym roku. Dzisiaj pierwszy odcinek 2022 roku. Mam nadzieję, że jesteście cali, zdrowi, szczęśliwi. Dzisiaj jeden z najtrudniejszych challenge na tym kanale. Dajcie znać, czy jest jakiś challenge, na którego powrót liczycie, albo macie pomysły na jakieś nowe zadanie. Czekam na wasze podpowiedzi w komentarzach i życzę szczęśliwego nowego roku. Drodzy Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie w tym jakże szalonym show. No, powiedz coś szalonego. Karuzela. Dzisiaj jesteście podzieleni na dwie dwuosobowe drużyny. Obu drużynom przekazuję hasło, którym jest tytuł piosenki. Zadaniem osoby, która otrzymała ode mnie hasło, jest przekazanie wskazówki składającej się z tylko jednego słowa, tak aby naprowadzić na nie drugą osobę z waszej drużyny. Jednowyrazową wskazówkę macie przekazać melodią odgadywanej piosenki. W każdej rundzie macie tylko jedną szansę, śpiewacie tylko jedno słowo, nie możecie go powtarzać. Nie możecie również tłumaczyć hasła na wskazówkę w innym języku. Jeśli powtórzycie słowo lub przetłumaczycie hasło na inny język, prawo głosu automatycznie przechodzi na drugą osobę. Jeśli odgadniecie hasło po jednej wskazówce, otrzymujecie 10 punktów, po dwóch, wliczając wskazówkę przeciwnej drużyny, otrzymujecie 9 punktów, wygrywa drużyna z największą liczbą punktów. Nie wiem, czy tak mogę zaśpiewać. Nie wiemy też, ale możesz mieć dyskwalifikację. Ale to ja też będę miał, to masz zaśpiewać, dobrze. Nie. No pressure. Dziewczyna! Nie wiem, czy możesz. Dziewczyna szamana? Ale to nie ma rzecha dziewczyna. A czy ty słyszysz, co ja zaśpiewam melodię? No. Dziewczyna! Szamana! Co ty sobie myślałaś? Dziewczyna! Ona podpowiada, tak wiesz. A czy to nie jest jakaś... Cleo? Jonathan! Jezus, no zaraz o wodę dostanę. A czekaj, bo nie grałem, teraz my, ja tylko zgaduję. Dobra. No dobra, jeszcze raz. Pamiętaj, że jak ja ci to zaśpiewam i powiem pas, na nich przechodzi dobra, punkt raz, i raz, oni raz. Mają i moją podpowiedź, i Madzi podpowiedź. Wiem. Dobra, jeszcze raz. No. Dziewczyna! A to nie jest ja bym powiedział, że są Słowianki na przykład. Cleo, ale niestety nie, Madziu. Już? Nie lubię, jak ona tak sumie, robi. I w sumie... Nie lubię, jak ona tak robi, bo nawet takie... Nie wiem, pach wie. I zastrzałem. Niespełniona. Jeszcze Gosię miałaś. Jejku, ja chyba wiem. Niespełniona dziewczyna. Dlaczego dziewczyna? No to nie wiesz, jak się zastanawiasz, dlaczego dziewczyna. No bo to jest totalnie, mogłaś być już na dnie, więc powiem mniej niż zero, ale to nie jest to. Nie, Gunia Kamil, Gunia Kuba. Dobra, dawaj do jeszcze jedną, bo ja chyba wiem. Za 8 punktów. Jak ty powiedziałeś, jaki tytuł? Mniej niż zero. Odrzucony. To jest... Ta. Czyli tytuł źle ta. Mnie nic nie pasuje. No pewnie, że to nie jest to. Poczekajcie. I pierwszą podpowiedź moją sobie przypomnij. Cicho, dziewczyna. I melodię. Mogę pierwszą zaśpiewać podpowiedź jeszcze raz? Mogę pierwszą podpowiedź zaśpiewać? Pierwszą podpowiedź ci śpiewam. No. Dziewczyna! Dobra, to mi w ogóle to mi nic nie mówi. Jedziesz na ty. Nie dowiesz się, co straciłaś. Nie wiedzą, który to moment. No, nie wiedzą. Naprawdę nie wierzę w to. Kryzysowa narzeczona. No pewnie! Dobra, mam już wiem! Dobra! Mogłaś moją być? Tak, być? Dziewczyna! Erytrytol! No, słówko nawet długie. No, szukałem długiego. Ty pod presją dobrze ten. Tak działasz, tak? 10, 9, 8, nie wiem, czy to dobrze świadczy. 7, 6, 5, erytrytol. 6. Jest jakaś abba. 7. To nie jest abba. Ja nic chyba nie mogę mówić. Na pewno Ania nie może nic powiedzieć. Nie, no chyba nie wiem, co to jest. Kuba? Dobra.
Breathing in through the nose and out through the mouth. Dobra, poczekajcie, spróbujmy. Owocowe. Watermelon sugar. Dziękuję. 9 punktów. Watermelon sugar. Ale słówko w sumie trudne, bo tam jest. No tak, no. Erytrytol. Dlatego chciałem czterosylabowe, żeby było. Erytrytol. Erytrytol. Ale dobrze chciałeś. To jest ważne w sumie. Pioseneczka. W ogóle mi nic nie przychodzi do głowy. Kamil? O, będzie długie słowo. To fajnie. Instrumentalistyczna. Co? Fajne. Ja pierdolę. Instrumentalistyczna. Instrumentalistyczna. No, pas? Super słowo wymyśliłeś, ale pas. No. W ogóle po dwóch torach to powinno być tak, że która pierwsza w ogóle zgadnie. Właśnie teraz za 8. Za 8? No. A, bo co? A, bo to jest tak, to też dopiero doszło. A tu tej zasady nie pamiętałam. Dziewczyneczka! O matko. No tak, to. Mogę pierwszą? Podpowiedź, czy nie? Jeszcze raz moją, tak, moją pierwszą? Nie Kamila, moją pierwszą? Proszę nie. bardzo. Pioseneczka! Dziewczyneczka! Co? Ty wiesz już? Szła dzieweczka do laseczka? Ale ja też o tym myślałam. Ale jak? Pioseneczka i dziewczyneczka. Dobra, to teraz będzie dookoła. Teraz za siedem? Pamiętaj to, co on śpiewa. I ja śpiewałem instrumentalistycznie. I teraz moja kolejna podpowiedź to będzie... Strasznie trudne. Będzie na przykład taka trochę dookoła, nie skojarzę, nie? Szampan. Świetne! Została mi tylko melodia. 7 punktów. Melodia w Sanach, o tak. Boże. Nie powiedział nikt, że to będzie proste. A najlepsze jest to, że ty zacząłeś śpiewać, a Gosia mówi strasznie trudna melodia. Co to jest? No została mi tylko melodia. Ale to ta. I taka ta. A, jest. Tam na końcu. Jakby przed pioseneczka. Instrumentalistyczna dziewczyneczka. Tak, to się właśnie mam całą piosenkę. Tak. Dobrze, piątka! Tańcz, ale nie wiem jak. Symboliczny. Nie już wiem. Tell me something, boy. A, no to widziałam orła cienia. Do góry wzbił się niczym wiatr. Piękne, tak patrzysz na mnie, a ja tylko zrobiłem tak. Nie, a ty... A, to już wiem. Że, o, tym sposobem tak, mamy remis, 17-17. Mamy remis? Bardzo. Mamy No bo teraz zadyszkę zgadli. O, no tak, jest zadyszka! A mieliśmy... Mamy zadyszkę! Wybrałam najmniej melodyjny fragment. Najmniej melodyjny wybrałaś. No dobra, dawajcie. Namyślam się. Chyba jaki. Ulewa. A. To jest totalnie tak jakby, jakby nie na dźwiękach, tylko bardziej rytm? Czy to jest ta. Jakie tam są w ogóle dźwięki? Jeszcze raz? Nie mogę ci powiedzieć. A no dobra, to nie. No tak. Po prostu powiedz, bo jak nie powiesz... Dobra, Umbrella. Wiem, co to jest! No bo wziąłem, ulewałem ale... deszcz. Wiem, co to jest. O Jezu, wiem chyba też już. Napada. Rain on me. To było 9 punktów. A znasz takie piosenki, jak ty takich rzeczy nie słuchasz? Zacząłem od szukania po słowie, typu po angielsku z kolei jest co z deszczem, nie? No, ja pierwsze właśnie, tak. I rain. No. Pięknie. Zapłakana! Już wiem!
Królowa łez. To właśnie ja! Tak! Mówiłem i to jest właśnie Magda. To. Nie. Strzał. Tak znowu będziesz znienawidzona uczennica. Nie, uczennica. Tak było, że z klasy. Tam był jakiś komentarz taki, że to jest najgorszy typ koleżanki z klasy. Nie wiem. Ja dostaję piątkę, ja nie byłam taką uczennicą, przysięgam. Zapytanie. Ty, przestań tak zdychać. Zadyszka. Zapytanie. Czy? Co? Dlaczego? Zapytanie? Mogło być dla zapytania? Dlaczego? Kubuś? To jest sytuacja typu owocowy i... Naprawdę? Nie wiem. To Kamil. Nie wiem. Pytajniki. Naprawdę nie wiem. Niesamowite. Ty też nie wiesz? Nie wiem. Ja już mam i to musisz. Już teraz. No pressure, ale musisz. Pasik? Dobra. 8. Zapytanie. Dlaczego? Oj, chyba im nie pomogłeś. Zapytanie, dlaczego? Jezu, teraz już w ogóle nic nie... A, zapytanie, dlaczego? Tak. Zapytanie, dlaczego? Okej, rzeczywiście. Was? Tak. Jakie pytaniki? Nie. Po co? Tak! Za te dnia, że... A ty powiedziałeś dlaczego? Ja mówię zapytanie, narzekaj. Dlaczego? I po co? Kubańska! Okej. Ładne. Dobra, tylko co za tytuł? Wiesz? No dajesz trochę punktów. No oddaj. Jak trochę. Nie znasz tytułu, to powiedz pas. Jak ja palnę teraz jakiś dziwny tytuł w ogóle niepasujący, to będzie trochę bieda, ale trudno. Zobaczmy. Zabawmy się, prawdaż? Nie, muszę to, przecież wiem. Pańska, tego. Latyna jakaś, latryno. Tylko nie pomyl, bo tam jest, o Jezu, jeszcze jest jedna. Taka. Oho, i teraz mi zmąciłaś wodę w mym jeziorze. Ta dziewczyna ma tak samo imię jak ja. Nie wiem, czy można. Sorry. Tak, wiem to. Albo tytuł, albo pas. Aaa, jaki jest tytuł? Albo tytuł, albo pas. Ja nawet nie będę myślał, jak dostanę tylko odpowiedź, jak powiesz, że pas, ja rzucam tytuł i koniec. Bo jak go pomylę, to będzie straszna siara. Sorry. Straszna siara będzie, więc ja po prostu rzucę i mam to, ja mam to w ten. Albo tytuł, albo pas, Ania, decyduj! 3, 2, nie! 1! Nie! Już koniec. Przepraszam cię. Ja wiem, co to jest za piosenka. Ale. To było. Nie odzywaj się do mnie. Nie odzywaj się do mnie. Dawaj. Cygaro. Hawana. Hawana. Hawana kubańska. Udana. Szukaj tego słowa. Jezu, ale najpierw to, że ja stałem na krawędzi i byłbym albo zbesztany, gdybym pomylił tytuł. Tak nie, ja właśnie myślałem o Hawany, cały czas myślałem Hawana, bo kubańska Hawana. A drugie co? I jak powiedziała właśnie, że może być ta druga, to miałem takie... Przepraszam. A jak to nie Hawana, tylko to jest jakiś inny tytuł, to drugie, ale... Jezu, przecież wiedziałem. Takie, Hawana, ona, no przecież. Ale tak. Mniej niż zero, mogłeś powiedzieć. Słodkiego, miłego życia też. Teraz jak zgadniemy za pierwszym zamachu? No i zgadniemy. No i dawaj. Latynoamerykańskie. Wypikamy. Oż ty! Myślałam, że to są dwa słowa. Bardzo jednak dobrze. Pomyślałam. Nie.
Ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta. Bo do tanga trzeba dwojga. A jak jest tego? Chyba wszystkich świętych. Nie? A, takie tango! Takie tango! Niebiańskie! Jak anioła głos. Tak to on! No zrobiłeś. Właśnie o to mi chodziło, tak. Że czy można to, to robić przy Królowej Łez, już się zaczęłam zastanawiać. Co? Że nie. Tak, że zaśpiewał głosem i to jest dodatkowa podpowiedź. Tak samo jak tu zaśpiewał niebiańskie. Od razu było wiedzieć. Właśnie ja nie chciałem za bardzo. Który to był moment śpiewania? Tak to on. Tak to on, bo jest najkrótsze. A czemu nie zrobiłeś? Niebiańskie. No bo tak jakoś nie wiem. No ale podpowiadał głosem. Troszkę tak. Oficjalnie Kamil i Madzia wygrywają dzisiejszy odcinek. Było dobrze, było wspaniale. Nie, ja sobie tego nie daruję. Przepraszam cię, Gunia. No co go walą tak? Naprawdę. Przepraszam. A ja Hawany zrobię. Trzeba iść na bal chyba. I zatańczyć tango na tym balu. Co by na to? Nie, nie, na pewno nie na balu. I długo zrobię wam zdjęcie? Nie tu, ale za moment.